Ze mną pani poseł Urszula Nowogórska, pani poseł z numerem 1 w okręgu numer 14. Przed chwileczką prezentacja kandydatów, co to są za osoby i dlaczego teraz, można powiedzieć, dopiero trzecia droga prezentuje właśnie tą listę kandydatów? Na tej liście jest 20 nazwisk. Jesteśmy koalicją Polskie Stronnictwo Ludowe z Polską 2050 Szymona Hołowni. Nasz komitet nazywa się Trzecia Droga. Tak jak powiedziałam, na liście jest 20 osób, 10 osób, które delegowało na listę Polskie Stronnictwo Ludowe i 10 osób, które delegowała Polska 2050. To są i samorządowcy, i przedsiębiorcy, i doświadczeni ludzie, i doświadczone kobiety, jeżeli chodzi o wychowanie również dzieci. To są samorządowcy, radni, więc ten przekrój jest bardzo różny, bardzo szeroki. Najważniejszą rzeczą zawsze, zresztą Państwo doskonale wiecie, że dla nas byli wiarygodni ludzie, którzy są przywiązani do regionu, dla których ważne jest, żeby tutaj lokalnie nasza Polska się rozwijała, żeby tutaj ludziom żyło się i dobrze, i spokojnie, i bezpiecznie. To są właśnie nasi kandydaci, którzy o to będą zabiegać. A dlaczego teraz dopiero? Wszyscy zaprezentowali swoje listy, więc my, jako ta ostatnia właściwa droga, podkreślam, jako ostatni komitet prezentujemy swoich kandydatów na płycie sądeckiego rynku. Prosimy również o przychylność i życzliwość, bo tutaj mówi się w wielu przypadkach o sondażach różnych. Natomiast najlepszym sondażem jest sondaż, który Państwo zrobicie. Czyli w dzień 15 października, kiedy Państwo zagłosujecie i oddacie swój głos na tych ludzi, którym chcecie zaufać. Więc ten sondaż będzie najbardziej wiarygodny i najbardziej prawdziwy. Panie prezesie, przyjechał pan tutaj zaprezentować i pomóc pani Uli Nowogórskiej jakby ugruntować tą swoją pozycję. Co prawda ona jest jakby niezachwiana od momentu, kiedy pani poseł działa w strukturach Sejmiku Województwa Małopolskiego, czy jako radna, teraz poseł. To nie będą chyba łatwe wybory dla pani poseł. Jest naturalną liderką, jest stąd, a nie zrzucona z jakimś spadochronem. Jak przeglądam listy innych komitetów wyborczych, nie tylko w okręgu nowosądeckim, ale szczególnie, to raczej liderzy z tej najważniejszych, największych formacji komitetów ogólnokrajowych nie mogą się poszczycić tym, czym my się możemy poszczycić. Naturalną liderką wyrastającą z tej ziemi, będącą tutaj obecną od pokoleń i będącą aktywną dla tej ziemi od wielu, wielu lat. Najpierw jako szefowa Sejmiku Województwa Małopolskiego, a teraz jako parlamentarzysta. Bardzo dobry, odpowiedzialny za bezpieczeństwo ludności w Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako strażak ochotnik, jako taka animatorka kultury ludowej, kół gospodyń wiejskich i miejskich. Naprawdę też bardzo doświadczona w sprawach zdrowia, ochrony zdrowotnej, więc jest się czym poszczycić. Wierzę, że sądeczanie, wierzę, że mieszkańcy powiatu nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego, tatrzańskiego i nowotarskiego postawią na swojaków, na lokalsów, a nie na tych, którzy przyjeżdżają i tutaj chcą zdobywać mandaty na poparciu partii, a nie dzięki swojemu poparciu osobistemu. Pani poseł, właśnie te sondaże dzisiaj chociażby się pojawiły, one dają trzeciej drodze miejsce na podium. Tutaj wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość nie musi nawet sondażów robić, ale też oni są niepewni właśnie tego status quo, którego obecnie nie mają. No właśnie, to jest to, o czym powiedziałam przed chwilą, że rzeczywiście sondaże kreują również opinię publiczną, pokazując, że jedni mają więcej, drudzy mają mniej. Natomiast to Polacy powinni zrozumieć, że każdy głos jest na wagę złota. Każdy głos decyduje o tym, w jakim państwie będziemy żyli, kto będzie tym państwem rządził i czy dalej będziemy państwem demokratycznym. To są chyba najbardziej istotne kwestie i to państwo właśnie 15 października głosując podejmiecie te decyzje. I to będzie, tak jak powiedziałam, najbardziej wiarygodny sondaż, który pokaże, co będzie się działo w Polsce przez najbliższe 4 lata. Jaki pomysł na kampanię? Chyba tak jak zawsze. Przede wszystkim rozmawiać z ludźmi, bywać w tych miejscach, gdzie Polacy chcą rozmawiać i łączyć ludzi pomimo różnic, bo to jest najważniejsza chyba kwestia dla wszystkich, niezależnie od opcji politycznej. Polskie społeczeństwo musi tworzyć wspólnotę, musi być zgoda i wzajemny szacunek. I jest również w tej zgodzie i we wzajemnym szacunku miejsce na różnice. I to jest właśnie chyba to najwyższe, najważniejsze zadanie, które musimy właśnie w tym trudnym, napiętym czasie, w czasie kampanii wszyscy realizować. Sondaże częściej kreują rzeczywistość niż ją oddają. Teraz one się ustabilizowały dla naszej koalicji, dla Trzeciej Drogi, ale jedyny prawdziwy sondaż to będzie dzień wyborów. Moim zdaniem wielu Polaków jeszcze nie podjęło decyzji, będą ją podejmować w ostatniej chwili. Skraca się ten okres
od podjęcia decyzji do momentu głosowania, to jest coraz bliżej momentu głosowania podejmujemy decyzję. To nie jest tylko tendencja polska, ale ogólnoświatowa, jak obserwujemy trendy politologiczne, trendy wyborcze w różnych krajach, więc my sobie z tego zdajemy sprawę. Teraz wkraczamy w decydującą fazę kampanii. My mocno zyskujemy właśnie pokazując kandydatów, że oni są stąd. Ludzie wtedy patrzą, no super, znam tego człowieka i nie jest najważniejszy szyld, ale najważniejsza jest właśnie osoba, która stąd kandyduje. Co zadecyduje o tym ostatecznym wyborze mieszkańców okręgu numer 14, jak pani myśli? Trudno powiedzieć. Mam nadzieję, że ta kłótnia, która jest wszechobecna, nie będzie decydowała o wyborach obywateli. Mam na to, znaczy mam takie wewnętrzne, głębokie przekonanie, że Polacy będą rozsądnie i samodzielnie podejmować te decyzje. Na to myślę, wszyscy chyba czekamy. Natomiast tak jak powiedziałam, w poszanowaniu do wartości, poszanowaniu do wyborów ludzkich, bo na tym polega demokracja.